Mateusza 4:1. I Słowo Boże mówi tak. Duch wyraźnie mówi. A więc Duch Święty mówi wyraźnie. A więc głos Boga do nas to jest głos wyraźny. A więc w tym momencie musimy odciąć wszelkiego rodzaju zawirowania, wszelkiego rodzaju różnego rodzaju informacje, które do nas dochodzą, bo to nie jest Duch Święty. Duch Święty mówi wyraźnie. A więc Duch Święty nie będzie do Ciebie mówił w zagadkach. To nie jest głos Boga Starego Testamentu, to jest głos Boga Nowego Przymierza. Duch mówi wyraźnie. A więc On nie będzie Ciebie wprowadzał w żaden zamęt, nie będzie do Ciebie mówił przez różne przypowieści, przez różne rzeczy. To tak nie działa. Aczkolwiek w różnego rodzaju sferach mówienia Boga, ja zaraz o tym powiem, są różnego rodzaju porównania, analogie i inne rzeczy, ale jest to wyraźne. Co to jest wyraźne? To jest sposób łatwy do zaobserwowania lub usłyszenia. A więc głos Boga jest łatwy do zaobserwowania lub usłyszenia. To jest łatwe. Czyli w ogóle od razu odrzucamy mentalność, że jest to trudne i że na tym się trzeba spinać. I słowo wyraźne też określa sposób nie pozostawiający wątpliwości. Rozumiecie, o czym mówię? Czyli nie ma wątpliwości, że to jest Bóg. Czyli jak Bóg mówi do Ciebie, to On mówi tak, że nie masz wątpliwości. Oczywiście cały czas stajemy na tym, że przebywamy z Bogiem i żyjemy z łaski przez wiarę. Jesteśmy poza systemem jakiegokolwiek prawa i funkcjonujemy w intymnej relacji z Bogiem. Jeremiasz 7:13 mówi do nas, że Bóg mówi nieprzerwanie i nieustannie. A więc jaki to jest głos? Głos nieprzerwany i nieustanny. A więc głos Boga do człowieka to nie jest głos, który jest czasem. Który nie jest od czasu do czasu. Który jest od czasu do czasu. To jest głos stały. Prawda? Bóg mówi w sposób nieprzerwany i nieustanny. Rozumiecie? Pierwszy list Piotra 4:11, trzecia rzecz, bardzo ważna. Pierwszy list Piotra 4:11 mówi do nas, że Duch Święty mówi tak, jak mówi Jego Słowo Nowego Przymierza. Duch Święty zawsze będzie mówił do Ciebie tak, jak mówi spisane Słowo Nowego Przymierza. A więc to, co powie do Ciebie Bóg, zawsze będzie zgodne z tym, co jest napisane w Nowym Przymierzu. To nie chodzi o to, że to będzie zgodne z Bożym Słowem, ale to chodzi o to, że to będzie zgodne z całokształtem jakiegoś zagadnienia. Czyli na przykład, to, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty, jest dla nas wymiernikiem Nowego Przymierza. A więc Duch Święty będzie do Ciebie mówił tylko rzeczy związane z wymianą krzyżową. Czyli On nigdy nie powie do Ciebie na przykład, że jeszcze potrwaj dziecko moje w tej biedzie 13 lat, bo wolą moją jest, aby Cię nauczyć, jak być pokornym, prawda? Absolutnie. Ponieważ Słowo Boże mówi, że Chrystus stał się ubogi, abyś bogactwem Jego było ubogacony. W innym miejscu Słowo Boże mówi, że Chrystus został ubogacony, abyśmy byli zaakceptowani w rodzinie Bożej jako dzieci Boga. A więc Duch Święty nigdy do Ciebie nie powie czegoś, co nie jest akceptacją na przykład. Prawda? Czyli pamiętajmy o tym, że Duch Święty mówi zawsze zgodnie z przekazem Nowego Przymierza. To jest dla nas konkretna, bardzo ważna wytyczna. I teraz Ewangelia Jana 16:8. Czytamy. Ewangelia Jana 16:8. Ewangelia Jana 16:8. A gdy On przyjdzie, czyli Duch Święty, przekona. A więc Duch Święty, co robi? Przekonuje. A więc Duch Święty mówi jak? Poprzez wewnętrzne przekonanie. I wewnętrzne przekonanie to jest główna część głosu Boga do człowieka. A więc, jeżeli poruszasz się na przestrzeni pragnień i marzeń,
Czyli poruszasz się w tym systemie pragnień i marzeń. To tam zaczną następować systematyczne przekonania Boże. Przekonania. Co to jest przekonanie? Przekonanie to jest czyjeś przeświadczenie o prawdziwości jakiejś opinii. Co to znaczy być przekonanym? Przekonanym być oznacza, że powstaje w tobie taka płaszczyzna przeświadczenia o prawdziwości jakiejś opinii. Czyli coś w tobie powstaje jako przestrzeń pewności. Że jakaś opinia, jakieś zdanie, jakieś słowo jest prawdziwe absolutnie do końca. Czyli krótko powiedziawszy, to co ja w tej chwili przeżywam na przestrzeni moich pragnień i marzeń, prawda? Jest absolutnie prawdziwą informacją. Absolutnie prawdziwa informacja. Czyli przekonanie to jest przeświadczenie o prawdziwości czyjejś opinii. Przeświadczenie to jest pewność w stosunku do kogoś lub czegoś. Czyli ten Boży głos, głos Ducha Świętego, te przekonywanie Ducha Świętego jest związane z tym, że powstaje w nas pewność w stosunku do jakiejś prawdy. Pewność. Wiesz, czym jest pewność? Pewność jest niepodważalna. O pewności nie rozmawiasz z nimi. Nikomu z nas by nie przyszło do głowy, żeby iść na przykład przekonywać kogoś, że jesteś mężczyzną albo że jesteś kobietą. No to rozumiem. Jestem koniec. Kto do ciebie podszedł, w ogóle nie jesteś facetem, jesteś Krystyna. Byś mu się uśmiał w twarz i powiedział, no weź. Nawet byś go nie przekonywał, by z nim nie rozmawiał. Czemu? Bo ty jesteś przekonany o tym, że jesteś mężczyzną. Na przykład ja jestem przekonany, że idę do nieba. Teraz przychodzą do mnie ludzie i mówią na przykład, ty nie idziesz do nieba. Weź, mówię. Ja nie rozmawiam o tym. Rozumiecie? Ja nie rozmawiam o takich rzeczach. Na przykład kiedyś sobie zwisnąłem nogę w kolanie, bo uwielbiałem Boga i robiłem to bardzo ekspresyjnie, kiedyś, lata temu, zniknęły nogi w kolanie. I moja najbliższa rodzina, ludzie, którzy mnie kochają, mówili, żebym po prostu poszedł do lekarza. No więc ja poszedłem do tego lekarza. Lekarz dał mi ketanol i powiedział do mnie, że miałem ten ketanol. I powiedział do mnie ten lekarz, żebym poszedł na prześwietlenie. Ja siedziałem w domu z tym ketanolem i z tym skierowaniem na prześwietlenie. I spojrzałem na swoje kolano, miałem wodę w kolanie. Spojrzałem na swoje kolano i mówię, w ogóle nie idę do lekarza żadnego. Ponieważ jestem przekonany, że tak jak ona tam weszła, tak wyjdzie. Więc teraz będę siedział i będę mówił do tego kolana. I będę się zachowywał jak zdrowy. Więc mając zwolnienie z pracy, zacząłem chodzić do pracy. No bo jestem przecież zdrowy. No bo zdrowi ludzie chodzą do pracy, chorzy nie chodzą. Nie mogłem jeździć na rowerze, bo tak chodziłem. A tak miałem 2,5 km. Więc tak chodziłem. Wychodziłem dużo wcześniej i szedłem do pracy. Jeździłem na wózku widłowym, było lato. Więc siadałem sobie na wózku widłowym, miałem krótkie spodenki, siadałem sobie na wózku, jak mnie zobaczyła kierowniczka w firmie, mówi, panie Arturze, co pan ma z nogą? A ja mówię, gdzie? Takie kolano. Ona mówi do mnie, przecież pan ma, mówi, wodę w kolanie, ja nie jestem lekarzem, a ja wiem. Ja mówię, panie kierowniczko, ja się świetnie czuję. Nigdy się lepiej nie czułem. Bolało mnie, słuchajcie, wszystko, od góry do dołu. Wózek miałem z roku 72, mój rocznik. Taki stary bułgar, człowieku. Rozumiesz, ja w ogóle przez wiarę tym wózkiem jeździłem. Naprawdę, ja się modliłem w innych językach, żeby on hamował. Kiedyś jak opuściły hamulce, jechałem z takiej górki, proszę, tam stały rowery i skutery. Mówię, tak, zjadę w te rowery i skutery, a miałem do wyboru. Albo wjadę w rowery i skutery, albo wjadę w krótkie ciecia. Cieć patrzył na mnie przez okno, a ja jechałem na tym wózku, krzyczałem w innych językach, rozumiem, mówię po prostu, jak nie to zmiotę, budkie ciecia, a jak nie to zmiotę, te rowery mi tam, rozumiem, przecież to waży może 4 tony, proszę ciebie, rozumiem. Ustało tuż przed tym ciecia. Ale ona mnie zobaczyła na tym Bułgarze.
mówi do mnie: Panie Arturze, przecież idź Pan do domu. Ja mówię: Panie kierowniczko, idę do domu. Przecież jestem w pracy. Przecież Pan jest chory. Ja mówię: skąd ten pomysł? Jestem zdrowy. Ona wiedziała, że jestem wierzący człowiek, że jestem dziwny człowiek. Ale ja to robiłem. Mówiłem do domu. Chodziłem do pracy. Kulałem. Rozumiesz, o co chodzi? Zachowywałem się jak krety. Trwało to chyba 2 tygodnie, czy kawałek więcej. Rozumiesz? Dlaczego to robiłem? Bo miałem wewnętrzne przekonanie. Pod koniec tej całej sytuacji woda po prostu zniknęła z kolana. I nigdy więcej się nie pojawiło. Rozumiesz, na czym też polega? Chodzi, to tak działa w ogóle. Wewnętrzne przekonanie. Duch Święty mówi do nas przez wewnętrzne przekonanie. Przekonanie to jest przeświadczenie o prawdziwości jakiejś opinii. To jest pewność w stosunku do kogoś lub czegoś. Ja wiem, kogo jestem pewny. Ja wiem, kto powiedział pewne rzeczy. Ja jestem przekonany. Ja o tym nie rozmawiam, nie dyskutuję, nie dywaguję, nie podważam tych rzeczy. Wobec siebie i wobec innych. Pewność to jest wiara w prawdziwość kogoś lub czegoś. To jest pewność. Co to jest? To, zobaczcie. Wewnętrzne przekonanie, tak? To jest wewnętrzna pewność, to jest wewnętrzne zaufanie, to jest wewnętrzne przeświadczenie, tak mówi Duch Święty. On uwalnia swoje słowo do twojego ducha, które to słowo objawia się jako wewnętrzne przekonanie. Ktoś ciebie zapyta, a skąd ty wiesz, co masz zrobić? I ty mówisz: Bóg mi powiedział. Jak ci powiedział? I ty nie umiesz tego powiedzieć, jak on ci powiedział. Po prostu jesteś przekonany. Chcę zauważyć taką ważną rzecz, że to nie jest myśl. To nie jest słowo wypowiedziane w tobie. Rozumiecie, jak mówi Bóg przede wszystkim? Przez wewnętrzne przekonanie. Jesteś po prostu pewny. Wiesz, że wiesz, że wiesz. A skąd wiesz? Nie wiem. Wiesz, że to Bóg. Wiesz, że to Bóg. Nie potrafisz tego udowodnić i nie musisz. Nie musisz tego udowadniać. To jest nieudowadnialne. Chcę, żebyś to zrozumiał. I słuchajcie, to jest 90% mówienia Boga. Bóg mówi do nas przede wszystkim przez wewnętrzne przekonanie. Dlaczego ja nie robię różnych rzeczy, które robią inni ludzie? Bo ja nie mam wewnętrznego przekonania. Rozumiesz? Nie mam przekonania. Ludzie robią takie głupoty, że się w głowie nie mieści. Przyszła kobieta, ona z kościoła, taka dziewczyna, przyszła, mówi: pomóż się o mnie, bo on chory, mam boli mnie kręgosłup. Ja mówię: przecież się modliłem o ciebie jakiś czas. Kręgosłup został uzdrowiony, że miałeś zdrowy kręgosłup. Co się stało, że masz chory kręgosłup? Ona mówi: no bo tu przyjechał taki, a taki człowiek do Warszawy, taki przyjechał tam usługujący z Ameryki. Ja tam poszłam na spotkanie i on zapytał, kto potrzebuje uzdrowienia, umocnienia. Ja wyszłam do przodu. Ja mówię: po co się wyszłam? No tak chciałam, tak przypieczętować, tak chciałam. Co chciałam przypieczętować? Żeby też na mnie ręce położył taki usługujący. Ręce, żeby na ciebie położył jakiś usługujący, ale po co? Co to jest, hobby jakieś? Kładzenie rąk na ludzi? Co to w ogóle za wymysł? No przecież byłaś zdrowa. Po co tam szłaś? No taki Boży człowiek, ja mówię: co? No i położył na mnie ręce, następnego dnia nie mogłem z łóżka wstać. Człowieku, mówię: zgadnij, dlaczego nie możesz wstać, nie mogłeś wstać z łóżka. Zgadnij, dlaczego masz chory kręgosłup. Zgadnij, dlaczego. Mówię: wiesz dlaczego? Podważyłaś wiarę swoją. Twoje wyjście, aby na ciebie kładł ręce ten człowiek, to było podważenie wiary, przez którą wzięłaś swoje uzdrowienie kilka miesięcy temu. Po co to zrobiłaś? Po co? Jaki cel tego? Mówię: czy ty w ogóle słuchasz Bożego Ducha? Mnie by taka rzecz do głowy nie przyszła, przepraszam. Dlaczego? Bo ja mam wewnętrzne przekonanie co do pewnych zjawisk. Rozumiecie? Wewnętrzne przekonanie.
Te wewnętrzne przekonanie to jest ten głos. Posłuchaj, on do ciebie mówi. Rób to lub tamto. Nie rób tego lub tamtego. Słuchaj to, a nie słuchaj tamtego. Dotykaj to, a nie dotykaj tamtego. Idź tu albo tam. To jest wewnętrzne przekonanie. Dlaczego poszedłeś do tej pracy? Nie wiem. Miałem takie przekonanie. Odnosisz sukces? Amen. Od Boga. Od Boga tego. Miałem wewnętrzne przekonanie, że wrócę do sprawy samochodu. Kiedyś kupiłem samochód Toyota Corolla z silnikiem, który brał olej. Poprzedni właściciel tego samochodu zajechał silnik. Został zrobiony generalny remont tego silnika, natomiast silnik tak czy inaczej brał olej. I ja wiedziałem, że on bierze olej. A Duch Święty do mnie mówił tak. To jest samochód dla ciebie. I ja byłem przekonany. I było ze mną wtedy dwóch fachowców. I oni mówili do mnie, Artur, ty nie możesz kupić tego samochodu. Jeden był wierzący, drugi nie był wierzący. Przecież ten samochód bierze olej. Obydwaj byli fachowcami. I ja mówię, no ja wiem, że on bierze olej, ale to jest od Boga. Artur mówi, płacisz za niego takie pieniądze, jak gdyby ten samochód nie brał oleju, ale on bierze olej. Ja mówię, no wiem, że bierze olej, ale mam wewnętrzne przekonanie. Nie, nie, to się tak nie robi. Ja mówię, no ale ja wiem, jak się robi. Zacząłem jeździć tym samochodem. Brał olej. Powiedziałem do Boga tak. Mam przekonanie, że jest to samochód, którym mam jeździć. Ale on bierze olej. I wtedy otrzymałem następne przekonanie. Połóż ręce na silnik. Położyłem ręce na silnik. Już nigdy nie brał oleju. Nigdy nie brał oleju. Od tamtej pory się nauczyłem, że mogę kłaść ręce na maszyny i one będą działać jak należy. Od tego momentu z Agatą kładliśmy ręce w domu na wszystko. Lodówkę, pralkę, odkurzacz, każda rzecz, która nam siadła. Kładliśmy ręce, zaczynała działać. Potem wymienialiśmy już rzeczy nie dlatego, że nie działały, tylko dlatego, że były stare. Bo działały do końca. Pralka mogła być zardzewiała, a działała do końca, człowieku. Rozumiecie, o czym mówię? Nauczyliśmy się tego, że kładziemy ręce na martwe przedmioty i moc Ducha Świętego wzbudza je do funkcjonowania. Od tamtej pory. Wewnętrzne przekonanie miało. Wewnętrzne przekonanie. Ono było irracjonalne. Ono było antyludzkie i antyspołeczne. Rozumiecie, o czym mówię? Wewnętrzne przekonanie. Ja nieraz do ludzi mówię, nie chodź tam. Nie rób tego. No ale dlaczego? Przecież to jest od Boga. Ja mówię, znaczy nie, bo to jest Boża sprawa, bo to jest Boży temat. Ja mówię, po co tam jesteś? Nieraz mówię do ludzi, po co chodzisz do tego kościoła? Po co tam chodzisz? Po co to robisz? A ty dlaczego tego nie robisz? Bo mam wewnętrzne przekonanie, żeby tam nie być. Bo nie mogę tam być. Bo mam wewnętrzne przekonanie. Posłucham swojego wewnętrznego człowieka. A do niego mówi Bóg przez wewnętrzne przekonanie. Pamiętaj, wewnętrznemu przekonaniu towarzyszy niepodważalna pewność. Jeżeli nie ma pewności, to to nie jest wewnętrzne przekonanie Bożego Ducha. Zrozum mnie. Jeżeli nie jesteś czegoś pewny, to znaczy, że nie wierzysz w tej sprawie. Czyli Duch Święty, który mówi tylko wiarę, on nie powie do ciebie niczego, co nie wzbudzi w tobie wewnętrznej pewności. Nie wzbudzi to w tobie wewnętrznej pewności, to nie jest od Boga. Wewnętrzny głos Ducha Świętego, wewnętrzne przekonanie wzbudza w tobie pewność, czyli pełną wiarę w tym temacie. Możesz nie umieć tego obronić. Możesz nie umieć się z tego wytłumaczyć, ale będziesz wiedział, że to jest w 100% właśnie tak. I powiem wam, nigdy się nie pójdzie z Bogiem. Bo on tak właśnie mówi. On tak właśnie mówi. I w tym musimy się wyćwiczyć. I teraz, kiedy ja wchodzę na przestrzeń swoich pragnień i marzeń i ja otrzymuję wewnętrzne przekonania w różnych dziedzinach, ja jestem pewniak. Rozumiesz? Ja mam dwóch światów. Ja mam pragnienie i marzenie, czy też marzenie. I ja mam wewnętrzne przekonanie. Rozumiecie? Przy tym wszystkim jeszcze towarzyszy temu pokój. Bo to, że masz wewnętrzne przekonanie, to powoduje pokój w tobie. Jesteś po prostu przekonany. Przypomnij sobie teraz takie rzeczy w swoim życiu. Modliłeś się o coś? Przyszło przekonanie, było napięcie. Napięcie było wewnętrzne. Przyszło jakieś przekonanie,
Nic się nie zmieniło wokół ciebie, ale z ciebie spadły ciężary jakieś. I powiedziałeś, już wiem co mam. Mówię, ale coś się zmieniło, dostałeś jakąś informację, coś tam. Ale już wiesz, że mam zrobić tak. Ale to, jak to wiesz, że mam zrobić tak? No wiem. Już nie martwię się. Nie przejmuję się tym, już takie to dla mnie jest. Już jakby nie było tego wszystkiego. Bo mam wewnętrzne przekonanie, że mam zrobić właśnie tak. I oto głos Boga do człowieka. To jest 90% tego, co mówi Bóg. Ewangelii Łukasza 24, 44-45. Widzimy kolejny aspekt mówienia Boga do człowieka. I tutaj jest napisane Ewangelia Łukasza 24, 44-45. Duch Święty mówi przez objawienie ze swojego słowa. Ale pamiętajmy, objawienie z Bożego Słowa jest na drugim miejscu. Nie na pierwszym miejscu. Pierwsze miejsce to jest zawsze wewnętrzne przekonanie. I teraz chcę, żebyś zobaczył po prostu, jak to działa. Wewnętrzne przekonanie będzie zawsze zgodne ze Słowem. Z przekazem Nowego Przymierza. Prawda? Ale ono nie jest objawieniem ze Słowa. Nie czytałeś Słowa, nie rozważałeś Słowa, a wiesz. No po prostu wiesz. Poza tym wiesz o rzeczy, o których w ogóle Słowo nie mówi. Ale jest też kolejny aspekt głosu Boga do człowieka przez objawienie ze Słowa. Czytasz Słowo, rozważasz Słowo i przychodzi objawienie wewnętrzne. A więc musimy siedzieć w Piśmie Świętym. Musimy być ludźmi Pisma. Pismo nie jest dla nas Bogiem. Pismo nie jest na pierwszym miejscu, bo Pismo jest na drugim miejscu. Bo na pierwszym miejscu jest wewnętrzne przekonanie. Pierwsi chrześcijanie nie mieli Biblii. Pierwsi chrześcijanie mieli tylko wewnętrzne przekonanie. Na podstawie wewnętrznego przekonania święty Paweł zakładał kościoły. Na podstawie wewnętrznego przekonania dopiero po 10 latach wszedł do Jerozolimy, żeby zapoznać się z apostołami. Po 10 latach dopiero wszedł do nich, bo był przekonany, że jest apostołem. Był przekonany. On był przekonany. Wiecie, ja zauważyłem, że rzeczą, która najbardziej jest dla ludzi problematyczna w służbie mojej Agaty, to jest wewnętrzne, to jest nasza pewność. Pewność, z jaką głosimy, z jaką nauczamy i z jaką żyjemy. I to ludzi rozbraja. Nie inne rzeczy. Nie cuda, nie znaki, nie jakieś uzdrowienia, nie wypędzanie demonów, nie jakieś tam ekstrawaganckie zachowania, czy jakieś kontrowersyjne zachowania. Nie. Pewność. Ludzie mówią, a dlaczego ty taki pewny tego jesteś? Mówią do mnie. Ja mówię, bo mam wewnętrzne przekonanie co do tego zjawiska. Ja wiem na podstawie wewnętrznego przekonania, kim ja jestem. Ja wiem, w którym miejscu ja jestem. Ja wiem, jaki jest Bóg na podstawie wewnętrznego przekonania. Nikt mnie z tego nie wybije. Dlaczego? Bo okupiłem to, tak? Szukaniem Boga. Szukaniem Boga. Ja szukałem Boga i ja to znalazłem. Wewnętrzne przekonanie. Pismo Święte zaś stoi na drugim miejscu. I objawienie z Pisma jest bardzo ważne i jest uzupełnieniem wewnętrznego przekonania. A więc kiedy ja posiadam wewnętrzne przekonanie i studiując Pismo otrzymuję objawienia z Pisma, to wtedy ja mam człowieku potężny napęd wewnętrzny. Ja non stop siedzę 5, czasami ludzie mówią, skąd to wie? Ja wie z Pisma. Z Pisma. Ja ostatnio odnalazłem zeszyty swoje, które miałem, pisałem rzeczy w drugim roku mojego nawrócenia, słuchajcie. Tam są w ogóle setki myśli jakichś. Ja się zastanawiałem, Boże, jakie je dostawałem od Ciebie, że ja je potrafiłem w ogóle zapisać te myśli. Bo naprawdę, wziąłem otworzenie, popłakałem się ostatnio. Mówię, kurczę, Boże, dziękuję Ci, bo też przeczytałem takie rzeczy, o których prorokowałem sam do siebie, a które nastąpiły dopiero wiele lat później. A więc objawienie z Pisma to kolejny głos Boga do człowieka. Kolejną rzeczą, opisaną w Księdze Hioba, w 4 rozdziale, 12-13,
Księga Hioba, 4:12-13. Słowo nam pokazuje, że Duch Święty mówi słyszalnym szeptem w naszych myślach. Trzeci aspekt głosu Boga. Słyszalny szept w naszych myślach. A więc wewnętrzne przekonanie, objawienie ze słowa i słyszalny szept w naszych myślach. Jest to szept. Jest to cichy głos. Ten głos nie jest głosem, który nam rozkazuje. Ten głos nie jest głosem, który nas naciska. Jest to jakby konsultacja. Pewnego rodzaju konsultacja. Coś robisz, coś przeżywasz i raptem pojawia się w twojej głowie, i to już jest na poziomie myśli, pewnego rodzaju konsultacja. Tak jakby jakiś dziennikarz stał z boku, obserwował sytuację i powiedział, mówił coś do ciebie. Wiecie, oglądałem ostatnio tego najnowszego Ben-Hura. Nie wiem, czy widzieliście tego z 2016. Świetny film. I taka jest fajna rzecz, że wiecie, oczywiście się wszystko kręci koło Ben-Hura. Ben-Hur tutaj jest główną tą postacią. Natomiast jest taki moment, że on rozmawia ze swoim tam, nie wiem kim, z kimś tam rozmawia na ulicach Jerozolimy o jakiejś rzeczy. I w pewnym momencie z boku całkiem ktoś mówi pewną sugestię do tego, nie? I to jest świetnie pokazane. Oni się odwracają, a tam w ogóle Jezus robi stół. Jezus sobie stół robi, nie? Wiesz. I mówi, oni mówią, co powiedziałeś? A on tak stada tego stołu w ogóle i trzeba w ogóle kochać swoich wrogów. Nie trzeba się na nim myśleć. I w ogóle wiesz, oni nie wiedzą, kim on jest, nie? Myślą, że to jest jakiś tam Żyd, a on w ogóle wiesz, struga stół. Oni mówią, jak to kochać wrogów? Mówi, trzeba kochać wrogów. Pan ich stworzył w ogóle, wiesz. Rozumiesz? Cichy głos w twoich myślach. Ja po prostu patrzyłem. Fajny film obejrzycie, naprawdę mega rzecz. Dużo zajawek Jezusa jest w tym Ben-Hurze. Takich naprawdę fajnych rzeczy, nie? Wiesz. I to jest ten głos, który jest w twoich myślach. Nie lekceważ. A więc wewnętrzne przekonanie, objawienie z Pisma, przede wszystkim na pułapie Nowego Przymierza i cichy szept w twoich myślach. Następna rzecz, Izajasz 6:8. Siódmy element, Izajasz 6:8. Duch Święty mówi słyszalnym, mocnym głosem w naszych myślach. Rzadka rzecz. W ten sposób Duch Święty nie mówi do ciebie wciąż. Zazwyczaj Duch Święty mówi wewnętrznym przekonaniem, objawieniem z Pisma i cichym szeptem w twoich myślach. Ale jest też silny głos w twoich myślach. Jest to zupełnie coś innego. Ci z was, którzy wiecie, o czym mówię, to rozumiecie to zagadnienie. Jest to silna rzecz. Jest to pewnego rodzaju wstrząsający głos. On wstrząsa tobą. Kiedy ten głos się pojawia? Wtedy, kiedy następuje na przykład silne zagrożenie w życiu człowieka. Albo wtedy, kiedy następuje jakaś ważna, strategiczna decyzja. I mógłbyś z uwagi na brak swojej dojrzałości nie odpowiedzieć na wewnętrzne przekonanie. Lub też nie odebrać prawidłowo rzeczy z Pisma. Lub też zagłuszyć cichy szept. Wtedy jest tam głośny, tam jest wtedy głos. To uderza w ciebie. I to uderza. Następną rzecz. Widzimy w Dziejach Apostolskich 9:3-7. Coś, o czym marzą wszyscy chrześcijanie, zaniedbując te rzeczy, o których dotychczas mówimy. Czekają na to. Czyli słyszalny głos z zewnątrz. Chrześcijanie chcą, żeby Bóg do nich mówił z zewnątrz. Słyszalnym głosem. Ten głos zwalił Pawła z konia, spowodował, że Paweł oślepł. Taki głos. Ja mówię, ludzie, naprawdę chcielibyście, żeby Bóg do was tak mówił? Ludzie czekają na ten głos. Ja mówię, naprawdę? Zobacz okoliczności, jakie były. Bóg do niego coś powiedział z zewnątrz. Paweł spadł z konia i oślepł. Jest to bardzo rzadka rzecz.
Moja żona jakiś czas temu obudziła się w nocy, obudził ją taki właśnie głos. Myślała, że to ja mówię. Był to punkt przełomowy w jej życiu. Ten głos powiedział tylko jedną rzecz, Agata. Ona myślała, że to ja powiedziałem. Odwróciła się. Rozumiesz? A następnie po tym głosie przyszły myśli Boże i wewnętrzne przekonanie. Czyli on w ten sposób, tym zewnętrznym głosem, tak, zastymulował ją, a następnie znowu wrócił do wewnętrznego przekonania i do cichego szeptu. On tak robi. Czasami tak robi. Nie szukamy tych rzeczy, bo one są nam niepotrzebne zazwyczaj. Ale na przykład mieszkasz sobie w Polsce, żyjesz sobie w tym kraju, masz żonę, dzieci, męża, pracę, dom, kościół, tak? I na przykład od jakiegoś czasu chodzą ci po głowie myśli różne. Fajnie by było być misjonarzem i tak dalej, ale ty masz w swoim życiu to wszystko, co masz. Ale kiedy oglądasz film o Afryce, to twoje serce zaczyna mocniej bić. Ale ty zagłuszasz te pragnienia, bo ty się boisz tych pragnień. Twoja dusza się lęka. Bo wiesz, co to znaczy? Wyjechać do Afryki. To znaczy zmienić absolutnie swoje życie. Rozumiesz? Sprzedać samochód. Kupić konia. Żyć w zupełnie innych warunkach. Jeden człowiek modlił się całą noc. Młody chłopak. I rano wyszła matka do pokoju, a on stał jak wryty. Matka mówi, co się stało? Mówi, mamo, wyjeżdżam do Afryki. Rozumiecie? Wyjeżdżam do Afryki. Wyjeżdżam do Afryki. Bóg uderzył w niego tym głosem. Jest to rzadkie. Nie szuka się. Ale kiedy Duch Święty będzie uważał za stosowną, w ten sposób do ciebie. Następna rzecz w Księdze Hioba 33, 14, 16 jest opisany kolejny kanał głosu Bożego. I tym kanałem są sny. Duch Święty mówi przez sny. Nie wszystkie sny są od Boga, chociaż w Nowym Przymierzu jest wzmożona manifestacja snów. Czyli od 2000 lat ludzie mają więcej snów niż mieli wcześniej. Stało się to w momencie, kiedy Duch Święty stąpił na ziemię. Ludzie zaczęli śnić sny. Nam się wydaje, że zawsze śniliśmy sny, bo tak nie było. Przed stąpieniem Ducha Świętego na ziemię ludzie mieli o wiele mniej snów. W tamtych czasach też Duch Święty mówił przez sny. W ogóle jestem przekonany, że sytuacja na przykład z Noem, kiedy on budował arkę, to była sytuacja, kiedy miał rzeczy pokazane wcześniej. Wiele, wiele innych rzeczy, bo ci ludzie inaczej by nie przyjęli. W tamtych czasach ludzi w ogóle trzeba było uśpić, żeby coś z nimi zrobić. Bóg zanim w ogóle z Adama wyjął Ewę, to go uśpił najpierw. I sen był zawsze taką rzeczą, że Bóg podczas snu mówił do ludzi. Ale w Nowym Przymierzu to się wzmożyło. Dzisiaj mamy bardzo silną manifestację Bożych snów. Ale średnio tylko około 5% snów pochodzi od Boga. Tak czy inaczej. I nie można na tym zbudować żadnej doktryny. Moja żona ma bardzo dużo snów proroczych. Rozumiecie? Ale te sny są i tak niewielką ilością snów, które ona posiada. Bo ma ogólnie bardzo dużo snów, a część z nich jest z nami proroczymi. A więc Duch Święty mówi przez sny. Dzieje apostolskie 11:5 pokazują nam, że Duch Święty mówi przez widzenia wewnętrzne. Czym jest wizja wewnętrzna? Wizja wewnętrzna to jest wewnętrzny obraz jakiegoś zjawiska. Dzieje się to wewnątrz ciebie. Nikt tego więcej nie widzi, nikt tego więcej nie słyszy i ty swoimi oczyma i zmysłami w ogóle nie odbierasz tego zjawiska, ale wewnątrz ciebie powstaje pewien obraz. Pewna sytuacja. Może to wyglądać jak film, może to wyglądać w różnoraki sposób, jakkolwiek. Nie jest to też sen. Po prostu jedziesz sobie samochodem i raptem normalnie widzisz drogę, wszystko jest ok, ale wewnątrz ciebie powstaje pewna wizja.
Tak jakby ci ktoś wyświetlił w środku pewne rzeczy. Ludzie zorientowani proroczo mają więcej wizji niż inni chrześcijanie. To też jest taka ważna sprawa, żeby to zrozumieć. Że w ogóle ludzie zorientowani proroczo mają głębsze wejrzenie. Takie to są urzędy. Jest to urząd proroka, jest to urząd, który posługuje się o wiele bardziej jakby formacją wizji, objawień i tak dalej. Ale tak Duch Święty mówi, przez widzenia wewnętrzne. W Ezechiela 1:1 widzimy, że Duch Święty mówi przez widzenia zewnętrzne. Wizja zewnętrzna jest bardzo silnym, acz bardzo rzadkim przekazem Bożym. Widzisz swoimi oczyma zajście, a raptem możesz się znaleźć w centrum czegoś. Osobiście znam człowieka, jest moim znajomym, który został przeniesiony do czasów króla Dawida i stanął twarzą w twarz przed królem Dawidem i widział Dawida. I kiedy wizja się skończyła, tak, to jego życie też uległo zmianie. On zobaczył Dawida twarzą w twarz i on powiedział jedną rzecz. Artur, to co zobaczyłem, wywarło na mnie tak ogromny wpływ, ponieważ ten człowiek był, co widziałem w nim? Widziałem w nim tak wielkie piękno. Widziałem w nim piękno. To jedna rzecz, którą widziałem w nim piękno. Wyglądało to tak, że facet stał, mówi, raptem znalazłem się przy drodze. Stałem przy drodze i po prostu jechał rydwan. A na rydwanie był Dawid. On się zatrzymał przy mnie, spojrzał mi w twarz i odjechał dalej. I wizja się skończyła. I on znalazł się z powrotem w rzeczywistości tej, w której się znalazł. To piękno pokazało mu obraz Boga, którego mu brakowało w jakiejś układance wewnętrznej. Są ludzie, którzy twierdzą, że mają non-stop wizję. Ja się zastanawiam, czy oni mają coś to normalnie z mózgiem. Wiecie, Kenneth Hagin miał 8 wizji w życiu. Rozumiecie? To takie przełożenie. A są ludzie, którzy non-stop twierdzą, że słyszą zewnętrzny głos Boga. Uważam, że mają schizofrenię. Tak uważam. Ponieważ ich życie absolutnie niezmiennie ulega zmianie. Ja pamiętam, kiedy moja żona słyszała zewnętrzny głos Boga, to się pojawiła raptem taka kobieta taka w naszym życiu, która powiedziała, ja tak mam codziennie. Tylko, że jej życie było w absolutnej ruinie. Tak samo są ludzie, którzy twierdzą, że mają wizję codziennie. Nie mają wizji codziennie. Mają wizualizację, wielokrotnie to jest demoniczne. Ale kiedy Duch Święty do Ciebie mówi przez wizję, to jest to dla Ciebie bardzo silne ugruntowanie w jakimś zjawisku Bożym. W Jeremiasza 51, zapiszcie sobie, Jeremiasza 51 i Rzymian 12:5-8. To są ważne rzeczy, żebyście zapisywali to sobie, będziecie mogli je później studiować. A więc Jeremiasza 50 rozdział, werset pierwszy i Rzymian 12 rozdział od 5 do 8. Widzimy, że Duch Święty mówi przez proroków i innych świętych. A więc Duch Święty mówi do nas przez ludzi zorientowanych proroczo i przez innych wierzących ludzi. Ale jest to daleko, 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 jeżeli chodzi o Jego głos. Czyli krótko powiedziawszy, na przykład prorok do Ciebie więcej nie powie od Boga, niż to, co masz wewnętrznie przekonaniu już. Rozumiecie, o czym mówię? Nie ma czegoś takiego, że prorok powie do Ciebie rzeczy, o których Ty nie jesteś przekonywany przez Boga. Takich rzeczy nie ma. Nie ma czegoś takiego, że inny wierzący przekona Cię do czegoś, o czymś, do czego się wcześniej. Ja pracuję z ludźmi jako duszpasterz i mówię coś do nich, jeżeli oni są otwarci duchowo, to oni mówią, Artur, tyle czasu już do mnie Bóg to mówi. Ja mówię, no wiem. No kurczę. No przecież wiem. Tylko nie robisz tego. Więc Bóg mnie posłał do Ciebie i staje przed Tobą i Cię napominam, albo Cię koryguję, albo do Ciebie mówię. Ale to Bóg do Ciebie mówi te rzeczy już wcześniej. Przecież ja nie jestem pierwszy. Ja jestem któryś z kolei, tak? Masz wewnętrzne przekonanie, masz objawienie ze słowa, masz myśli w tej sprawie, ok? I jeszcze nie Bóg przysłał do tego wszystkiego. Następnie
w Łukasza 12:56 widzimy, że Duch Święty mówi przez zjawiska w przyrodzie i w kosmosie. To jest Jego głos. On mówi przez te zjawiska. On pokazuje te rzeczy. I musimy być na to czujni. I to będzie zawsze spójne z tym, co jest w Tobie w środku. On mówi przez zjawiska w przyrodzie i w kosmosie. Zostały nam jeszcze trzy elementy. W Księdze Kaznodziei Salomona 3:1. Księga Kaznodziei Salomona 3:1. Widzimy, że Duch Święty mówi przez ruchy społeczne, polityczne, kulturowe i historyczne. Czyli przez zjawiska społeczne, kulturowe, historyczne, które są wokół nas. On mówi do nas. I musimy uczyć się być czujnymi na to. Przedostatnia rzecz jest opisana w 5 Mojżeszowej 32-49. 5 Mojżeszowa, czyli Księga Powtórzonego Prawa 32-49. Widzimy, że tutaj, że Duch Święty mówi przez życie Izraela. A więc przez to, jak funkcjonuje państwo Izrael. Przez ruchy polityczne, które są w Izraelu. Przez ruchy społeczne, które są w życiu Izraela. Przez to, co się dzieje w Knesecie, w rządzie izraelskim. Przez historię Izraela. Ja bardzo dużo rzeczy wyjąłem przez życie Izraela. Ja uważam, że Izrael jest zegarem świata w ogóle. Ja tak uważam. Ja w ogóle uważam, że wszystko się zaczęło w Jerozolimie i tam się skończy. Nie jestem absolutnie judaizujący, ale przyglądam się na życie Izraela. Bóg do mnie mówi przez Izrael. I ostatnia rzecz. W Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, 37 i 38 werset. Ewangelia Jana 10, 37-38. Duch Święty mówi przez znaki, cuda i wszelkiego rodzaju działania nadprzyrodzone. A więc widzimy 16 elementów, na które musimy zwracać uwagę. Najważniejsze z nich zaś to wewnętrzne przekonanie, objawienie ze Słowa Bożego i cichy głos w naszych myślach. To jest ta wielka trójca, na której się skupiamy i którą trenujemy. Poruszamy się też w naszych pragnieniach i marzeniach, będąc cały czas w systematycznej, głębokiej relacji z Ojcem, trwając w życiu z wiary, trwając w życiu z łaski przez wiarę. Tak funkcjonujemy. Żyjąc w ten sposób, będziemy nie tylko prowadzeni prawidłowo, ale będziemy też zabezpieczeni przed działaniami przeciwnika. I to, co mówiłem na samym początku dzisiaj, że te rzeczy są ściśle związane z naszym posłuszeństwem. Musimy być posłuszni. 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 Jeżeli nie będziemy posłuszni temu głosowi, jeżeli nie będziemy posłuszni przekazom Bożym, to nie ma znaczenia, że one będą. Musimy sobie wyrobić kulturę posłuszeństwa. Wiecie, co jest dla mnie dzisiaj ważne? Albo powiem inaczej. Czym jest dla mnie bojaźń Boża? Bojaźń Boża dla mnie w praktyce przekłada się na to, żeby robić to, co mówi do mnie Bóg. To jest dla mnie bojaźń Boża. W praktyce, bardzo praktyczny sposób. Bo można dużo mówić o bojaźni Bożej, ale dla mnie bojaźń Boża jest związana z tym, że ja czuję się odpowiedzialny za to, co mówi do mnie Bóg. I jeżeli ja nie robię tego, co mówi do mnie Bóg, tak? To ja uważam, że ja grzeszę. I wiecie, moje spowiadanie się Bogu tak zwane, czyli moje pokutowanie z jakichś tam działań związanych z przestrzenią umysłu, emocji i wszystkiego, to jest zazwyczaj to, że Boże, nie posłuchałem Ciebie, przepraszam Cię. W ogóle zmiłuj się nade mną, nie słuchałem Ciebie. Okay? Nie słuchałem Ciebie. Ja się w ogóle nie poruszam w perspektywie, co jest dobre, a co jest złe, co jest moralne, a co jest niemoralne. To nie jest przestrzeń, po której ja się poruszam. Ja się poruszam po przestrzeni, tak? Objawienia Bożego. I ty się musisz poruszać po przestrzeni objawienia Bożego. Natomiast pamiętaj, to musi być ściśle związane, tak? Z tymi rzeczami, o których ja mówię. Nigdy nie możesz powiedzieć na przykład, że Bóg powiedział do ciebie coś nieprawdziwego. Tak? Ja miałem takie objawienie. Wiecie, wszystkie objawienia maryjne są objawieniami. Są objawienia.
Maria taka, tutaj opłatek się ukazał, tam wręcz ciebie taka, tutaj Medjugorje, tam inne rzeczy, objawienia, to mówię, o, są objawienia. Ale mówię, co? No zobaczcie, od razu pierwsza rzecz nam to rozwala, tak? To nie jest głos Boga, bo to nie jest prawdziwe. Tak? No to nie jest prawdziwe, no bo to uderza w Chrystusowość. No bo skoro się pojawia Maria, tak? Chrystus natychmiast zostaje umniejszony. No to proste jak drut, bo się raptem pojawia czwarta osoba Trójcy Świętej. Więc raptem od razu mamy umniejszenie, czyli mamy antychrystusowość. Czyli czym są objawienia maryjne? Działaniem antychrysta. Proste jak drut. Każde objawienie maryjne jest działaniem antychrysta. Pro ciebie. Najświętsza Maria Panna z Medjugorje? Antychryst. Pro ciebie. Fatimska? Antychryst. Włoszczowska. Jaka? Włoszczowska. Włoszczowska? Antychryst. Sam antychryst. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Czyli jest to objawienie, ale nie Boże. Rozwiązuje nam to definicja prawdy. Czyli Bóg mówi prawdę, prawda? Zobaczcie, proste rzeczy. Jak powiesz na przykład, dostałem od Pana, proszę Ciebie, żeby teraz się modlić, żeby mojego kierownika w ogóle w pracy, w ogóle szlak trafił. No nie od Pana. Bo Bóg mówi miłość. My kochaj kierownika. Tak? Kochać kierownika. Czy to jest w ogóle Boże? Jak go kochać, jak go lubić nie może. Ja ci pomogę. Pomogę. Zobaczcie, czyli proszę was, przesłuchajcie sobie tych rzeczy jeszcze w internecie, miejcie je cały czas na tapecie. Ja bym chciał, żebyście zrobili z tego jak najlepszy użytek, bo chrześcijanin skuteczny to chrześcijanin słyszący głos Boga. Tak samo wtedy jest bezpieczny, tak samo wtedy jest spełniony, zadowolony, szczęśliwy. Dlatego jest napisane, jakże jest dobre słowo we właściwym czasie. Ono przychodzi odpowiednio. Ono przychodzi odpowiednio. Ono jest cały czas. Stanie proszę. Ale Ojcze, dziękujemy Tobie. Dziękujemy za błogosławieństwo. Dziękujemy za to, że Ty jesteś z nami. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś Królem i Panem. Ojcze, przyjmujemy Twoje słowa. Ojcze, dziękujemy za to, że Ty jesteś tak bliski każdemu z nas. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, Duchu Święty. Ojcze, Ty jesteś dobry, Ty jesteś mądry, Ty jesteś wspaniały. Ojcze, Twoje słowo, ono w tej chwili przenika każdego z nas i ono jest naprawdę nam bardzo bliskie. Duchu Święty, ja wiem, że dzisiejszy dzień, kiedy już rzeczy, które są, były poukładane do tej pory, zostaną podniesione, a te, które nie były poukładane, zostaną poukładane na głowie podstawowym. Ojcze, my będziemy się trzymać Twojego słowa. My będziemy realizować wszystko to, co Ty w swoim słowie dałeś nam, Ojcze. Uwielbiamy Cię, potężny, święty Duch. Kłaniamy się, drogi święty Duch. W imieniu Jezusa. Amen.